Witam Państwa, Dariusz Szmakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku. Włodzimierz Szaranowicz, wspólnie zapraszamy na międzynarodowy spektakl. Na pewno czeka nas mnóstwo emocji. Rozpoczynają biało-czerwoni pierwsze kopnięcie przez Polskę. Artur Jędrzejczyk. Glik. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. Robert Lewandowski. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Rozpoczną grę od rzutu z autu. Blisko już do bramki. Milik. Grosicki. Kiepskie dośrodkowanie. Piłkę przejmują przeciwnicy. No bez komentarza. Piłka przekonuje, że podjął dobrą decyzję. Niewiele brakowało, a zaskoczyłby bramkarza strzałem z dystansu. No, w powtórce widać, że trudno o precyzję z takiej odległości. Ależ niesamowity atak obrońcy. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Świetnie krył teraz obrońca. No i jak widzimy, znalazł się z piłką poza linią. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Źle przyjął i przejęli przeciwnicy.
Kamil Grosicki. Jest szansa na groźną akcję. Nieprawdopodobna obrona. Świetny, samotny, długi wypad. Dobrze, atakujący zawodnik ma teraz wsparcie ze strony swoich kolegów. Oddaje piłkę koledze. Piszczek. Grosicki. I... No i przejęcie dośrodkowania przez obronę. On obchodzi dzisiaj urodziny. Milik. No i Pizarro. Brawo, ładnie odebrał. Nie dał się powalić. Utrzymuje równowagę. Milik. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Rozpoczną od rzutu wolnego. Milik. Wybiega na pozycję. Uwolnił się spod opieki, ma dużo miejsca. Będzie strzelał. Ach, ależ dobrze zapowiadał się ten rajd. Brawa dla bramkarza. Rzut rożny. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Po pierwszej części remis bezbramkowy. Koniec pierwszej części spotkania. Wyrównane. Zaczynamy drugą połowę spotkania. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Milik. Piłka w pole karne. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Piękny gol. Piękne rozegranie, które zaowocowało zdobyciem gola. Cóż za obrazek. Piękne dośrodkowanie z rzutu rożnego z lewej strony. Wygrana walka o piłkę, a teraz radość ze zdobytej bramki. Dopiero w drugiej połowie obejrzeliśmy bramkę. Co zrobi sędzia? Milik. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Szaleńczy atakuje obrońca. Milik. Kandyrski. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy.
źle przyjął i traci piłkę. Piszczek. Ma miejsce, by dośrodkować. No i zgranie w pole karne. No tym razem udało się przejąć dośrodkowanie. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Za moment wznowią rzutem z autu. Oto i statystyka meczu. Posiadanie piłki, jak widać, podobne. Bardzo wyrównany mecz. Dośrodkował. I teraz dośrodkowanie do Roberta Lewandowskiego. Nie będzie bramki, jest spalony. Strata i przy piłce rywale. Vargas. I po odbiorze strata piłki. Robert Lewandowski. Czy to wykorzysta? No strzela! Gol! Brawo Polacy! Zobaczmy, Górek, na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. No, będzie gol! Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. Czy to uderzenie w stronę bramki? Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Ten gol, którego oglądamy w powtórce, zapowiada ciekawą końcówkę tego spotkania. Masz rację, kilka ostatnich minut będzie się dłużyło dla kibiców nieskończoność, ale końcówka będzie niezwykle emocjonująca. Cała bramka zadrżała przy tym golu. Przy tym rzucie rożnym nawet bramkarz chce wesprzeć swój zespół. Zawędrował na pole karne rywali. Robert Lewandowski. Wyraźnie opadł już sił. Nadaje się do zmiany. Dośrodkowanie. Sebastian Mila. Milik. Pięknie, pięknie, pięknie. Gol dla Polski. No, jestem wzruszony. No, uderzenie z woleja bajeczne. Od takich goli dostaje się skrzydeł. Ciekawe, czy pójdą za ciosem. Świetne podanie i równie znakomite wykończenie.